Kolejne ciekawe pytanie z cyklu jazda rowerem po pijaku, a obowiązkowe badania do prawa jazdy. Witam serdecznie, mam do Pana to takie pytanie. Około 2,5 miesiąca temu złapano mnie za jazdę rowerem po pijanemu, nie zabierając wtedy prawa jazdy. Myślałem, że to koniec moich zmartwień, ale niestety nie. Dzisiaj dostałem od listonosza list, w którym mam skierowanie z policji na badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. I proszę mi powiedzieć, czy takie badania w ogóle muszę wykonywać, jeżeli prawo jazdy nie zostało mi odebrane. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Rozwiązania są w sumie dwa. Albo się poddać tym badaniom i mieć święty spokój. No niestety wiąże się to z małą opłatą, około 350 zł. Albo napisać odwołanie z jakimś rozsądnym uzasadnieniem. No jakie tutaj znaleźć to rozsądne uzasadnienie? Jedynym wytłumaczeniem dla mnie byłby stan po użyciu alkoholu, a nie stan nietrzeźwości, ponieważ kierujących pojazdami bada się w WOMP-ie dopiero w stanie nietrzeźwości. Natomiast ten internauta no, nie powiedział, ile tak naprawdę miał tych promili. W sumie zależy to tylko od zawartości alkoholu w krwi lub badanym powietrzu i granicą jest tutaj 0,5 promila we krwi. Tak czy owak, jeżeli przeszedłeś podobną procedurę, udało Ci się jakimś cudem nie robić tych badań lekarskich po alkoholu, pomimo że Cię złapano, oczywiście zapraszam Cię do komentarza tego filmu. Natomiast więcej podobnych informacji jest tutaj na moim blogu www.badanialekarskiekierowców.pl. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia i naprawdę nie radzę nikomu jeździć nawet rowerem czy jakimś innym ciekawym pojazdem po alkoholu.